Co jest największym zagrożeniem dla debiutanta w Polsce? Wyobraź sobie, że oglądają ciebie ludzie, którzy znają twoją literaturę. No, jak nie czytali, to chociażby tą całą trylogię o prokuraturze Szackim obejrzeli, prawda? Bo były ekranizacje różnych reżyserów. Tylko dwie. A trzecia? Nie ma. A nie jest w przygotowaniu? Nie. Na pewno? Nie. Jesteś przekonany? Tak. Moja gwiazda gaśnie. Dobra, no rzeczywiście kończysz się, patrzysz się zaczyna. Bo patrzysz, zobacz. Ledwo skończył, a już ma reżysera. Nie jest ci głupia? No dobrze. Co jest największym, Zygmunt, co jest największym niebezpieczeństwem dla debiutanta w Polsce, dla debiutującego? I absolutnie nie będę ci przerywał, bo to jest ważne. Czyli mam teraz powiedzieć do tych wszystkich, którzy chcieliby zadebiutować, tak? Nie, żeby... po prostu chciałbym się zapytać, na ile metod polski wydawca jest w stanie wydymać autora? No, na 100 tysięcy. 100 tysięcy? Tak, tak. Naprawdę? Znaczy ja jestem po 15 latach... Ja jestem po 15 latach kariery, naprawdę mam swoją, wiesz, pozycję, tłumaczenia, ekranizację, no i w ogóle... Nawet na język japoński tutaj, chyba z tego coś. Nawet na język japoński. Mm-hmm. Tutaj to nic nie znaczy, ale tam, w świecie zakurzonych bibliotek, domów kultury, to ja jestem gość, Zygmunt mm-hmm. Miłoszewski. I mnie ciągle boli dupa. Ja ciągle może być na oriencie, gdzie jest mój wydawca, czy on się gdzieś nie czai, czy on się gdzieś nie czai. Ja mam tego samego wydawcę, no. Ponieważ my mamy swoją historię przemocy. My wiemy, że ten seks jest raz bardziej, raz mniej udany. Czy poczekaj, ale... jesteś u kogoś, kto cię dyma? Próbuję. Nie. Ale jest literacka rozmowa, posłuchajcie. Znaczy, o czym rozmawiamy, pisarze, gdyby państwo chcieli wiedzieć, my rozmawiamy tylko i wyłącznie o pieniądzach. Naprawdę? Znaczy, jak się spotykamy na Wódce, to nie rozmawiamy o tym... Na czym? Przepraszam bardzo. No, my ciągle... Ale Rafał to trochę tak jak my. Trochę tak. My ciągle mamy swój etos zawodowy. Okay. No, no, no. I pijemy wódkę z literatek, a nie z jakichś tam... To kieliszków. Z jakichś stand-uperek. Na tak zwanych spotkaniach półliterackich. No i rozmawiacie o pieniądzach. I rozmawiamy o pieniądzach i oczywiście o tym, kto jak źle ma ze swoim wydawcą. I każdy myśli, że wydawca go dyma. I zazwyczaj ci ludzie są w błędzie. Po prostu sprzedają mało książek. Tak? A, czyli to jest alibi takie. Ale, słuchaj, zrobiłem kilka lat temu i od razu mówię, że kocham swojego wydawcę. Mój wydawca miał wtedy inną dyrekcję. To w ogóle byli inni ludzie niż ci, których teraz kocham i szanuję. Okej, dobrze. Czuję, że będzie o dymaniu coś. Ale poprzednio miałem wrażenie, że ktoś mnie dyma. I ponieważ co z tym zrobiłeś, Zygmuncie? Ponieważ dorobiłem się po raz pierwszy od początku swojej kariery, to mogłem sprawdzić, czy to jest prawda. I słuchaj, wynająłem firmę audytorską, księgową i mówię, idźcie i sprawdźcie, czy ktoś mnie dyma. I oni znaleźli morze, oni wypłynęli na morze dymania. Znaczy... Widzicie? Opłaca się czytać. Tutaj, wówczas... Tak cię dymali na wówczas mój wydawca, nie mający absolutnie nic wspólnego poza swoim logą z obecnym wydawcą, generalnie... No wiesz, oszwabił mnie tak wprost, nie to, że kreatywna księgowość czy coś. 25% moich honorariów. Jak ty żyjesz ze swoim wydawcą? Ja? Tak. Ja wydałem jedną książkę. Ja już odebrałem to, co on mogłem. Sam drukował, on sam liczył w domu te książki. A ty gdzie wydałeś? Agora.